świat będzie lepszym miejscem, jeżeli przetrwą. Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii, Madera. Jeszcze jestem tu przez kilka dni, wracam do Polski. Natomiast chciałbym poświęcić chwilę, aby troszeczkę opisać o moim stanie zdrowia aktualnie, gdzie jestem, w tym kierunku idę, bo jest dużo lepiej. Zapraszam. Nie robiłem też długo vloga, ponieważ skupiałem się na w sumie trzech rzeczach. Po pierwsze, żeby swoją dietę wrócić do normy. Ważyłem ponad 111 kg, potem już nie zapisywałem i nie mierzyłem, a teraz mamy 105 i chyba 4. Dzisiaj jeszcze poranek, widać na ekranie. Rzecz druga to bardzo mocno położyłem nacisk na sen. Jak to mówi Brian Johnson, stałem się profesjonalnym spaczem, czy jakoś tak. Co też jest dobre, trochę mam problemy z deep sleep, czyli fazą głębokiego snu, ale to wszystko jest do pracowania. I ostatnia rzecz, na której się skupiłem, która zabiera sporo czasu, jest bardzo przyjemna, to jest spacerowanie przynajmniej 10 tysięcy kroków dziennie, uśredniając w kontekście tygodnia i tak dalej. Idzie bardzo dobrze, co widać na ekranie, sprawia mi to olbrzymią przyjemność. Idzie też idę na spacer, na który was zabieram i to będzie bardzo długi spacer w tamtą stronę, chociaż pogoda jest taka sobie. Rafał Ferber był taką osobą, która mi popchnęła do przodu, jeżeli chodzi o chodzenie, więc dziękuję bardzo. Jedyna rzecz, która leży u mnie, to jest kwestia biznesowa, bo nic nie działam biznesowo. Robię małe takie kroki, małe rzeczy, ale nie działam bardzo aktywnie. Tym samym nie zarabiam, ale to jest do przeżycia, jeszcze mam oszczędności. Więc teraz pełen fokus na moim zdrowiu i powolny powrót do działań biznesowych, do działań karierowych, żeby móc dalej działać, tworzyć, rozwijać. Zapraszam na spacer. No to ruszam, mamy 290 kroków za nami, 7:30. Mam też kurtkę przeciwdeszczową, bo trochę kropi. Więc zobaczymy, jak to się rozwinie. Plus oczywiście moje ulubione buty, w których spędzam zdecydowanie zbyt dużo czasu. Nigdy nie miałem bardziej wygodnych butów niż trepy Fila, więc w nich chodzę. Zapraszam, idziemy. Dużo chodzę lewadami. Jak ktoś nie wie, nie był na Maderze nigdy, to są takie miejsca, w którym płynie woda i rozprowadza wodę deszczową po całej Maderze, żeby sobie rolnicy mogli podlewać. Plusem lewat jest to, że zawsze jest jakaś ścieżka, albo betonowa, albo niebetonowa, po której można chodzić wokół lewady. O, banany sobie rosną. Więc ruszam. Deszcz zaczyna padać mocniejszy, więc chowam na chwilę telefon, a ja idę dalej. Prawie 4000 kroków za mną. Prawie całe życie nie lubiłem chodzenia, wolałem biegać, natomiast ostatnio, dosłownie parę dni temu, takie coś się przyłączyło mi w głowie i po prostu też nie mogę doczekać. Już ciemnuje, gdzie będę jutro chodził. Więc coś się przedstawiło. Anyway, idę dalej. Zapraszam serdecznie. Witam ponownie. 7300 kroków za nami. Zatrzymałem się w miejscowości Camara de Lobos. Łódeczki. Fajne miejsce, bardzo je lubię. Chociaż jest sporo turystów, ale jest cudowne. Malutkie miasteczko. Mój cel podróży już prawie widać na ekranie. A to jest też ciekawe miejsce, w którym jestem teraz. Tutaj. Bo to jest miejsce, z którego czasami ludzie skaczą do wody. Tu jest chyba za 18-20 metrów. 2, 1, tak. Zapomniałem powiedzieć, vloga nie robię regularnie, cały czas, natomiast codziennie publikuję na Instagramie w formie stories. Nie docieram do nowych osób, nie mam takiej potrzeby ani chęci, natomiast publikuję codziennie kilkanaście stories o tym, jak mi idzie, co robię, ciekawe znaleziska, więc jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam na Instagrama Miroburn. 10300 kroków. Wystąpił pot, ale idziemy dalej. Cały czas idę pod górę, dlatego pot wystąpił. 13000 kroków i mała przerwa, bo mam mega podejście. Nie wiem, czy widać to dobrze na kamerze, ale o! To jest ciekawe wyzwanie. Biorąc pod uwagę, że w Camara de Lobos byliśmy na poziomie morza i dotarłem. 16000 kroków za mną. Dość duże podejście, jesteśmy teraz na poziomie gdzieś 600 metrów i jest trochę tłoczno, natomiast nie cel cię liczy, a droga, więc witam, Cabo Girão, czy jakoś tak się mówi. Wracam powoli i mam bardzo ważny temat. O tytule Świat będzie lepszym miejscem, jeżeli przetrwą. Gdy moje zdrowie psychiczne się psuło, wtedy i psycholog, i psychiatra, i hipnozy, i wszystkie inne rzeczy, które były dookoła,
mówiły mi, żeby zająć się sobą. I to jest super ciekawa rzecz, bo mi zajęło 7 miesięcy. 7 miesięcy od czasu, gdy miałam ten najgorszy etap, żeby zacząć się zajmować sobą. Czyli to, co teraz gdzieś tam widzimy, że ja spaceruję, że lepsza dieta, że dbam o sen, to jest chwila, gdy moja podświadoma część mózgu powiedziała: dobra, okej, dajemy ci kredyt zaufania, możesz zająć się sobą. Przez ten cały czas mój mózg był w takim paradoksie. Z jednej strony nie byłem w stanie działać, dosłownie nic. Nie byłem w stanie się zajmować sobą, nie byłem w stanie się zajmować rodziną, nie byłem w stanie się zajmować firmami, finansami, niczym. To, do czego byłem zdolny, to jest leżenie albo siedzenie, próbą zajmowania swoich myśli, żeby przetrwać. Z drugiej strony część mnie mówiła mi ciągle na zasadzie: Mirek, klienci, pracownicy, rodzina, dalsza rodzina, wszyscy cię potrzebują, stawaj i rób. Ta część poświadomości i świadomość, która mi to mówiła, walczyła z tą drugą stroną cały czas. I dopiero gdzieś półtora miesiąca temu to zaczęło tak się zmieniać, że zaczęły docierać nowe sygnały. I gdzieś te wszystkie części mojej poświadomości zgodziły się w jednej kwestii. Mirek, jeżeli ty nie przetrwasz, to wszystko inne, klienci, rodzina, firmy, nie ma najmniejszego znaczenia. Bez ciebie będzie źle i dla ciebie, i dla innych. A jeśli zajmiesz się sobą przez miesiąc, pół roku, rok, dwa, whatever, skupisz się na sobie, to wszystkie inne rzeczy zaczną powoli działać. I tak się mój mózg przestawił. Trochę mniej myślę o tym, co mam dać innym, więcej myślę, co mam dać sobie. I to jest super ciekawy stan, bo teraz ja dopiero przechodząc przez ten okres mój ostatni, zrozumiałam, z czym walczą ludzie, którzy mają problemy z odżywianiem, którzy mają problemy właśnie ze zdrowiem, z prokrastynacją i tak dalej. To nie jest coś, co da się zmienić mówieniem. U niektórych nie da się tego zmienić hipnozą. Nawet psychoterapia potrzebuje pewnie kilka lat, żeby nad tym pracować. Nie zawsze się uda. My ludzie jesteśmy zlepkiem naszych przeżyć i nasza podświadomość kształtuje się na bazie tych przeżyć. Chemii, którą dostarczamy swojemu ciału w formie leków, diety, innych rzeczy i też genów, które mamy po naszych przodkach. I to jest super trudne, że mówienie jesteś zwycięstwo, czy wygrasz, czy lepiej się czuł i tak dalej, to nie działa. Dopiero pozwolenie sobie na to, żeby hej, pozwalam sobie zająć się sobą, to trwało 7 miesięcy. Popchnęło mnie mega do przodu. I wiem też, że nauczony tym wszystkim, nowym podejściem do świata, ale ciągle mający wiedzę a propos biznesu, marketingu, IT, ta wiedza została ze mną. Ja będę dalej w stanie działać, jeżeli przetrwam, bo jeżeli nie przetrwam, to nie będę działał. Dotarłem do domu, 30 tysięcy kroków, mam godzinę, nie wiem którą, chyba w pół do drugiej. Przy okazji zeszedłem też do sklepu, zaraz pokażę co kupiłem, bo też jestem sam w domu i gotuję głównie sam dla siebie, dość prosto i prawie to samo, więc tak, idziemy zobaczyć. Więc mam z wczoraj wołowinę, którą kupiłem, wczoraj trochę zjadłem, zostało na dzisiaj, na jutro. I mam też troszkę kiełbasy z indyka i dzisiaj pewnie zrobię na obiad mięso mielone z ananasem i batatami, pewnie też dodam awokado, a potem zobaczę, co na kolację jeszcze nie wiem, ale coś pewnie też z tego połączenia. A teraz idę wziąć prysznic, trochę odpocząć i zjeść maderskie truskawki. I oto jest, panie i panowie, mój obiad. Bardzo prosty, ja tylko umiem proste rzeczy robić, nie umiem gotować jakichś wymyślnych rzeczy. Mięso, awokado i ananas, troszeczkę miodziku na górę i bataty. Ta co? Pieczone z oliwą, solą i pieprzem. I to tyle, moi drodzy. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, za bycie ze mną przy tym spacerku i przy całej opowieści. Mam nadzieję, że było fajnie. To pewnie ostatni już vlog z Madery. Za parę dni lecę do Polski. Nie wiem, jak długo tam będę. Trochę się obawiam tego powrotu, natomiast zobaczymy. Ciężko powiedzieć, powoli się zbieram, powoli żegnam się z Maderą, którą uwielbiam z każdym dniem, tygodniem coraz bardziej. Dzięki za wszystko i daj znać w komentarzach, co u ciebie i co sądzisz o dzisiejszym odcinku. Dzięki bardzo, pa pa.